Serce już troszkę zaczyna bić. Dobrze, że jest adrenalina. Nie chcę ryzykować. No i siemoneczko w kolejnym filmie. Warunki nie należą do łatwych. Jest mokro, wilgotno. Słonka brak, jak widać. No i niestety szkoda, że tej wody tak dużo brakuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ścianie. O kurczę, no. To tutaj nie wygląda ciekawie. Zastanawiam się, czy już sobie kask nie ubrać. Nie chciałbym takim głazem dostać. Tak wygląda miejsce zapięcia. Słoneczko wychodzi. No niesamowita kraina. Coś pięknego. Koniec tego spacerowania. Koniec tych przyjemności. Czas na jeszcze większe przyjemności. Widać, jak tutaj jest brązowa ściana. Wychodzi na to, że aż dotąd woda sięga. Powiem wam, że nawet lepszy efekt jest teraz, bo woda jest niżej, nie? Więc trochę czuć wysokość. Fajnie, fajnie. No jest głęboko. Okej. Zaczyna się zabawa. Ten odcinek wygląda dość niepokojąco. Serce już troszkę zaczyna bić. Kamienie są też wyrobione. W końcu jestem w górach. O, jeszcze tak jak widać, mam całe buty z błota. Trochę niepotrzebnie tam chodziłem, ale dam radę. O, dość ciężki ten plecak, trochę tam rzeczy mam. Jedzenie, picie. Swoje waży. Ale bardzo wygodny. Koniczynki, czy ja tutaj znajdę czterolistną koniczynkę? W życiu już znalazłem 4-5 razy chyba. Nawet raz znalazłem pięciolistną. No i zbliżamy się powoli do drabiny. Trzeba bardzo powoli. Jako, że się nie jest zapiętym, bo nie ma gdzie się zapiąć,
a ona się rusza. A, też jestem trochę spokojniejszy, bo tam dwóch panów było przede mną. Jednak ktoś się wspina, już jest na drabince. No to zaraz ja dołączę do niego. Fajnie, fajnie, lubię to. Dobrze, że tak jest. Okej. Dobrze, że jest adrenalina. Łatwo się uzależnić od tej adrenaliny. Co to za sztuka? Po takich sobie chodzić, nie? No i to jest, to ja bolę. Jeżeli tu jest ten zakręt, to jestem w połowie. O, noga mi się zaklinowała. Nie lubię schodzić w dół. Pewnie sporo ludzi tak ma, że nie lubi schodzić w dół. Całkiem normalne, no. Jakby nie było. To po prostu gorzej się schodzi w dół. Ja się do góry powinienem wspinać, na szczyty. Tą bluzę z tą kieszenią kangura bardzo dobrze mieć. Fajnie by była lawina. Tak, oczywiście, żeby się nic nikomu nie stało, nie? Ale... no... nie widziałem nigdy na własne oczy, a tu jest idealnie, żeby to sobie zjechało wszystko w dół. Może jeszcze będzie. To byłoby, kurde, sztos. Okej, no to też fajnie wygląda. Okej. No, nie najgorzej. Wiadomo. Na środku będzie galareta. Przyjemne dość. Troszkę tym, no. Zaczyna dość mocno bujać. Okej. Ten plecak jeszcze. Dodatkowo. O kurka. Okej. To jest środek, nie? Nie ma tragedii. Patrzcie. Troszkę się to rusza, nie? O ja pierdzielę, moje serce. Ja nie wiem, czy ja na starsze lata się będę w takie rzeczy bawić. No. To tak nie wygląda może. Ale... o kurde, no. Okej. Chwila odpoczynku. Ale mnie palce bolą od tej liny. Od tamtego przejścia tylko. Mam nadzieję, że powiedzą tak. Okej.
A tak poważnie, wlatuje ona. Także tak, jest pierwsza wlepa, jest podpis, można iść dalej. No, dość długo sobie tutaj posiedziałem, trochę zastygnąłem, ale zaraz się rozgrzeję na nowo. Jest taka młoda godzina, jest 9:40, ale bardzo ładnie to wygląda. 9:40 jest dopiero. Dobra, myślałem, że będzie już tak w miarę lajtowo, ale jestem miło zaskoczony. Miło, nie miło. Trzeba iść w dół. Ale dobra, trzeba się skupić. Balkon. Jako że balkon, na chwilkę się odepnę. Wow. Tak serio to bym po prostu nie sięgnął. No i jest koniec. Jeszcze ostatnie spojrzenie. Wow. Okej. O kurcze. Tu jest bardzo ślisko. Nie doczytałem, nie zauważyłem o tym. No nic, wrócę i kiedyś tu wrzucę. A ja sobie tu chętnie jeszcze wrócę. Szczerze mówiąc, to byłem tak, 2 razy na Drachenwald, 2 razy na Postalklam. Wszędzie byłem po 2 razy. No i jestem. Koniec. Finito. Tu się zaczyna, tu się kończy. Bardzo fajna i polecam wam, jak macie blisko. Ja akurat mam tutaj blisko do Austrii, mieszkam na Bawarii, także wszędzie mam blisko, na te moje piękne ściany, które tak uwielbiam, a wręcz kocham. Te żaby są takie śmieszne, jak to jest możliwe, że tyle ich jest. Wyobrażacie to sobie, że tu jest tyle żab? I wszędzie te jajeczka, wszędzie ta ikra. Tam jest tego mnóstwo. Pokażę wam jeszcze tu. No jak ktoś policzy, to jest naprawdę mistrzem. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. Teraz to dobrze widać. Patrzcie, ile tych żab jest i tych jajeczek. I to tak jest wzdłuż całego tego jeziorka. Niesamowite. Także żegnam się z wami.
Kolejna wyprawa. Myślę, że chyba takiego spontanu już nie będzie jak tym razem. Aczkolwiek nie wiem. Myślę, że kolejna wyprawa to będzie w lipcu i będzie naprawdę grubo. I będzie dużo filmów. I nie tylko z gór, a to raczej będzie takie... W sumie za dużo nie chcę zdradzać, na jaki na to mam pomysł, ale wyczekujcie. Dobra, nie przedłużam. Dzięki serdeczne za oglądanie, za łapy, za suby i do następnego. Na razie. Nie no kurczę, mamy maj. Można się trochę śniegiem pobawić. 20 stopni na dworze. A tu takie atrakcje. Nic tylko bałwana lepić. Ha ha.